Zgodnie z obyczajem, przy wtórze staropolskiej pieśni Plon niesiemy, barwny korowód dożynkowy wyruszył z bogato ozdobionym wieńcem. Starostowie dożynkowi, Marta Jagielska i Stefan Podsiadłowski wręczyli chleb na ręce Mirosława Stegienko, burmistrza miasta Olsztynek oraz Hanny Żydeckiej, sołtys Mierek. Dożynki w Mierkach to nie tylko święto plonów, lecz także licząca sobie już 8 rok tradycja, jednocząca lokalną społeczność. Prawie 1,5 miesiąca praca przy wieńcu. To nie jest takie proste. Najpierw trzeba to zboże ściąć na polu, mieć zgodę rolnika, bo zawsze staramy się zapytać, czy możemy, bo wie pan, to jest prywatna własność, to nie możemy wejść samowolnie. Nikt nam nigdy nie odmawiał. Potem to zboże sortujemy, wiążemy w paczuszki, w takie małe snopeczki, przebieramy, zbieramy również kwiaty, suszymy, także jest tego dużo. Wspólny wysiłek się opłacił. Powstał imponujący wieniec dożynkowy, który obtańcowali zgodnie wszyscy. Starsi i młodsi. Nikt nie uchylał się od tej tradycji mającej zapewnić przyszłoroczny dostatek. A czy ten rok był łaskawy dla gminy Olsztynek? Generalnie wydaje mi się, że na tle całej Polski to jest nieźle. Nie dotknęła nas tak głęboko susza jak poznańskiego, czy tych województw zachodnich, czy nawet mazowieckiego. W dobie mody na żywność ekologiczną nie tylko obfitość plonów ma znaczenie, lecz również ich jakość i wpływ uprawy roli na stan środowiska. Na terenie gminy powstała spółdzielnia eko, która będzie, zapraszam na to spotkanie, 12 października będzie na terenie Olsztynka tak zwane ekotargi, czyli produkcja typowo ekologiczna. I u nas też zaczyna to być już w pewnym sensie modne, ale oczywiście musimy rozumieć też taką rzecz, że te produkty są nieco droższe. Praca na roli to często wielopokoleniowa tradycja przechodząca z ojca na syna. Czy współcześnie, kiedy miasto kusi wieloma udogodnieniami, można jakoś zachęcić młode pokolenie do pracy na roli? Część młodych, jak zobaczy tą pracę w tej chwili, myślę, że będzie większe zainteresowanie niż to, co było wcześniej, że naprawdę fizyczna, ciężka praca. Dożynki to wspólne świętowanie. W ludowe klimaty wprowadził zebranych zespół Swojska Nutka, do tańca zagrzewała kapela Świarogi, a o poczęstunek zadbało koło gospodyń wiejskich. Pracowało nas koło 15 pani, młodszych, starszych. No, angażowałyśmy się równo. Jedne robiły wieniec, drugie plotły kwiaty, trzecie robiły potrawy, piekły ciasta, pikos gotowany był przez koleżanki, grochówka. Nikt, co również potwierdzamy, nie miał prawa czuć się głodnym. Przygotowane dania smakowały wszystkim. Jesteśmy tutaj co roku, bo ja jestem też mieszkańcem wsi. Także jeżeli nie występujemy, to uczestniczymy w imprezie. Bardzo smaczne ciasta, bardzo smaczna kuchnia. Grochówka w kotle wojskowym, ale zupa cywilna, ale smaczna. Wysiłek organizacyjny i jednoczący, międzypokoleniowy charakter święta doceniali goście. Ponieważ to są już 8 dożynki z rzędu, no i oczywiście integracja, tutaj takie wspólne przygotowywanie przez to, że sołectwo potrafi się tak zmobilizować do tego, żeby taką imprezę zrobić, że to jest weszło w tradycję naszego sołectwa, naszej miejscowości. Dożynki to tradycja, a tradycja to, jak powiedziała Katarzyna Waluk, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku, drogowskazy, których mamy się trzymać. Starajmy się wszyscy, abyśmy nigdy nie zeszli z kierunku, który one wskazują.